cenowy, który funduje nam PKP. Podróż pociągiem staje się towarem luksusowym, niezależnie czy do pracy, na wycieczkę, czy na ferie. Ceny biletów poszły mocno w górę. Z Warszawy do Krakowa za Pendolino drugą klasą trzeba zapłacić prawie 200 zł w jedną stronę. Marzanna Zielińska. Drożyzna zdobywa kolejny przyczółek. Kto musi PKP dojechać do pracy, szkoły czy rodziny, albo na zbliżające się ferie, będzie musiał od 11 stycznia do kosztów biletów dorzucić w zależności od kategorii pociągu od prawie 12 do blisko 18%. Lekko licząc, w pociągach klasy ekonomicznej, tych teoretycznie na każdą kieszeń, do każdego biletu trzeba będzie dodać około 10 zł. PKP strzela sobie w tej chwili w kolano, bo ludzie po prostu przestanie być stać i przesiądą się do samochodów, co nikomu się chyba nie podoba. Przy jednej osobie to rzeczywiście niekoniecznie, ale jak więcej osób, to będzie taniej samochodem. Czy jest jakaś alternatywa? Może skorzystać z połączeń lokalnych, no i będzie to dla niego na pewno mniej komfortowe, ponieważ będzie tam wchodziło w grę być może kilka przesiadek. Najwięcej PKP zyskać ma na liniach komercyjnych, bo im wyższy standard, im szybciej, tym aż tak drogo, że taniej może być samolotem. Dla przykładu, to najpopularniejsze trasy. Za bilet drugiej klasy w Pendolino z Warszawy do Krakowa trzeba będzie zapłacić prawie 200 zł, a ceny biletów w samolotach zaczynają się od 160 zł. Bilet PKP Gdańsk-Kraków kosztować ma 260 zł. Samolotem na tej trasie można lecieć już za 240 zł. To, co pasażerowie nazywają podwyżką, PKP Intercity nazywa aktualizacją spowodowaną wzrostem cen usług i kryzysem energetycznym. W 2019 roku PKP Intercity koszty energii wynosiły 500 milionów złotych brutto. W 2023 roku szacujemy, że ten koszt wyniesie 1,5 miliarda złotych brutto. Ale tu się jednak ekspertom coś nie klei. Jednak PKP raczej ten prąd kupuje w kontraktach długoterminowych, w dużej mierze od polskich producentów z węgla, jak rozumiem, a tutaj takich wzrostów cen wcale nie musi być. Pamiętajmy o tym, że i PKP, i producenci energii w Polsce to są firmy kontrolowane przez państwo. I trzeba przy tym dodać, że kolejowe przejazdy w pociągach najczęściej przez pasażerów wybieranych są dotowane. Ministerstwo Infrastruktury dopłaca do ich uruchomienia, czyli TLK i Intercity. Natomiast no, ta dotacja też wzrośnie, tak więc no, z jednej strony wzrośnie dotacja, z drugiej strony wzrosną ceny biletów, przewoźnik będzie miał dużo więcej pieniędzy. W ostatecznym rozrachunku droższe bilety PKP Intercity mogą się nikomu nie opłacać. To może mieć negatywny wpływ na efektywność tej firmy i później będziemy mieli kolejną firmę, do której Skarb Państwa będzie musiał dopłacać. Skarb Państwa, czyli my, nawet nie jeżdżąc pociągiem, będzie pan za pociąg płacił. Przewoźnik zapewnia, że utrzyma dotychczasowe promocje, na przykład tańsze bilety dla podróżujących w grupach do 6 osób i poza godzinami szczytu. Marzanna Zielińska, Fakty.